Cześć kochani, ten odcinek to znowu wycieczka do naszego zachodniego sąsiada. A celem naszej wycieczki jest ten wspaniały most ceglany, który się tutaj znajduje za moimi plecami. Nie wiecie jeszcze jaki to jest most? Wpiszcie sobie w Google'ach najwyższy i największy most ceglany w Europie. Zapraszam. Ten odcinek nagrywamy niedaleko miejscowości Vogtland w Saksonii, gdzie znajduje się największy ceglany most na świecie. Najwyższy i najdłuższy. Jednocześnie jest to arcydzieło XIX-wiecznej inżynierii. Do budowy tego czterokondygnacyjnego, składającego się z 81 arkad mostu kolejowego, według dokumentacji użyto 26 milionów cegieł. Wybaczcie mi, ale nazwy tego mostu nie potrafię wymówić, więc posłużę się sztuczną inteligencją. Goldstahlbrücke. Goldstahlbrücke. Tak, ten most to największy most na świecie wykonany z cegieł, rozpięty nad naprawdę malutką rzeczką, co zobaczycie w materiale, i znajduje się pomiędzy miejscowościami Mellow i Netz, i tu nie potrafię tego wymówić, w Saksonii. Ma 574 metry długości i 78 metrów wysokości, a ten czterokondygnacyjny ceglany wiadukt składa się z 81 arkad. Ten imponujący most kolejowy był częścią budowanej linii Lipsk-Hof, jednej z najważniejszych niemieckich inwestycji kolejowych tamtych czasów. Przeprowadzenie linii kolejowej nad doliną tej rzeki było prawdziwym wyzwaniem dla inżynierów. Tak więc w styczniu 1845 roku ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt nowego mostu kolejowego. Informacje o tym konkursie opublikowano niemal we wszystkich liczących się niemieckich magazynach. Nadesłano 81 prac, ale wszystkie budziły wątpliwości co do wytrzymałości tego planowanego ruchu kolejowego. W rezultacie nie zrealizowano żadnego z nadesłanych projektów konkursowych. Ostatecznie projekt wiaduktu kolejowego przygotował profesor Johann Andreas Schubert. Miał on doświadczenie w projektowaniu tego typu konstrukcji i w tym samym roku ukończono wiadukt w Lubnitz jego autorstwa. Most postanowiono zbudować z cegieł, a wybór materiału budowlanego podyktowany był względami ekonomicznymi. Po prostu w tym rejonie dostępne były duże złoża gliny, a zatem całą glinę i przekształcając ją w cegłę można było uzyskać szybko i niedrogo. Budowa tego mostu ruszyła w maju 1846 roku. Wykorzystano ponad 26 milionów cegieł. Część z nich to tak zwane cegły drezdeńskie o nietypowych wymiarach, czyli 28x14x6,5 cm. Na potrzeby budowy tego mostu wybudowano kilkadziesiąt cegielni, które umieszczono wzdłuż linii kolejowej, i te cegielnie przez kilka miesięcy działały pełną parą. Z dokumentacji wynika, że przy budowie tego mostu pracowało 1736 osób. Niestety 31 osób zginęło podczas tych prac budowlanych. W chwili otwarcia mostu 15 lipca 1851 roku ten most był najwyższym mostem kolejowym na świecie. Obecnie nasz bohater to największy ceglany most na świecie i jest częścią magistrali Saksonia, Frankonia, i pociągi przejeżdżają przez niego z prędkościami nawet 160 km na godzinę.
według niektórych źródeł, żeby zbudować odpowiednią ilość rusztowań do budowy tego mostu, wycięto prawdopodobnie 230 tysięcy drzew. Na chwilę obecną most jest wykorzystywany do stanowienia tła wielu wydarzeń artystycznych. Te ceglane arkady stanowią wyjątkową scenografię dla koncertów czy spektakli operowych. W sąsiedztwie tego mostu jest mnóstwo dobrze oznaczonych szlaków pieszych, z których można podziwiać całą tą niezwykłą konstrukcję. Natomiast dlaczego nazywany jest również mostem samobójców? Jak sami widzicie, daje duże możliwości i podobno, odrobinę czarnego humoru, wszystkie próby odebrania sobie życia skończyły się sukcesem. Na chwilę obecną most jest monitorowany i wstęp na najwyższą część, czyli tam, gdzie leci torowisko, jest niemożliwe. Na sam koniec dodam tylko, że chcieliśmy troszeczkę polatać przy tym moście, natomiast gdy zacząłem wyciągać drona z samochodu, instalować to wszystko, pojawiła się pani, która w jakże niezrozumiałym dla mnie języku zaczęła krzyczeć i wychodziło o to, że żeby tutaj latać i filmować, trzeba mieć odpowiednie zgody wydane przez magistrat. No więc jak to Polacy, sfilmowaliśmy go mniej więcej z kilometra. No i tylko tyle mamy tego materiału lotniczego. Mam nadzieję, że ten most Wam się podoba i pomijam cały aspekt braku możliwości latania. Jest on warty obejrzenia, a podjeżdżając pod sam most macie do dyspozycji parking płatny za 1 euro za godzinę, bądź przy samym moście bezpłatny parking, o ile będzie na nim miejsce. Warto to zobaczyć, naprawdę.